Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, kochani, horoskop dla znaków ognia, baran, lew, strzelec od 14 do 20 marca oczywiście. Bardzo serdecznie Was zapraszam, kochani, do wysłuchania karty Tarota oraz Lenormand. Także zaczynamy. Baran. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, moi drodzy. No i zapraszam do wysłuchania. Baran. Proszę bardzo. As kielichów. Czwórka kielichów. Jest słońce u barana. Proszę bardzo. Siódemka mieczy. Przeplatany tydzień. Dziewiątka mieczy. Wisielec. Ojojoj. I piątka kielichów. No, moi drodzy, zacznie się wspaniale, bo poniedziałek pełen harmonii, radości, miłości. Jest as kielichów, jest szczęście koło Was, rodzinne, domowe. Nawet możecie się zakochać, zaprzyjaźniać się z kimś, przebaczać komuś. Piękne wyznania, uczuć. Super poniedziałek, ale we wtorek już troszeczkę jest nudno, trochę się martwicie, nie dostrzegacie swoich możliwości, okazji. Jest taki smuteczek lekki. Czas na jakieś przemyślenia. W środę jest słońce. No cóż, słońce, moi kochani, daje komfort w tarocie. To jest jedna z najlepszych kart. Daje poczucie spełnienia. Może będziecie urlop planować, gdzieś będzie piękna pogoda, wyjdziecie sobie gdzieś na spacer, czy też, moi drodzy, tutaj do Was wiadomości mogą przyjść bardzo radosne o jakichś chrzcinach, o narodzinach, o ciążach. Także tutaj jest zadowolenie. I znowu, po takim wspaniałym dniu słonecznym, komfortowym, pełnym radości, przychodzą pozytywne informacje. Czwartek, siódemka mieczy. Będziecie się obawiać albo oszusta złodzieja, albo sami będziecie tutaj mylić się i może być jakaś pomyłka z Waszej strony, albo sami siebie będziecie w jakiejś sprawie oszukiwać. Uwaga w ten czwartek, aby siebie nie zapędzić w kozi róg. Moi drodzy, tutaj też piątek wypada w dziewiątka mieczy, w piątek jakieś koszmary senne, zastraszanie siebie, moi drodzy, oczekiwanie na poprawę sytuacji, zmartwienia, niespanie po nocach. No, tu trzeba po prostu odrzucić od siebie to czarnowidztwo. W sobotę karta wisielca też jest... Chęć zobaczenia wszystkiego z innej perspektywy, takie troszeczkę załamanie się barana. Może też być lekka chandra, może też być, moi drodzy, tutaj sprawa zdrowotna. O tym za chwilę powiem, ale możecie, moi drodzy, się zawiesić, nie macie chęci z nikim rozmawiać, tylko myśleć, tak? Myśleć o swoim życiu, robić jakieś rachunki sumienia i... po prostu takie zawieszenie, zatrzymanie. I w niedzielę również, moi drodzy, jest piątka pucharów, niezadowolenie, moi drodzy, może też być ból głowy, bo tutaj może być na przykład nadużywanie przez barana alkoholu na przykład, bo to jest karta kaca. W zdrowiu uważajcie, no ja tak mówię szczerze, otwarcie, to co widzę. Barany drogie, bóle nóg, bóle głowy, na to uważajcie. Oczywiście jakieś alergie, sprawy dermatologiczne. Naprawdę może też być po prostu jakaś chandra w tym tygodniu u Was, spadek nastroju. Zobaczmy karty Lenormand, co mówią. Jest wieża, moi drodzy. Są ryby i księżyc. Kochani, nie jest tak źle. Sprawy się wyjaśnią. Być może z dużym urzędem, z wysokim, czy to z sądem, czy z jakimś
z jakąś instytucją, z jakąś sprawą, która naprawdę przyniesie Wam rozwiązanie. Może jakąś ciekawą umowę podpiszecie, może pieniądze do Was powrócą z jakiejś instytucji w tym tygodniu. Nie zamartwiajcie się na zapas. Dobrze, ja dziękuję bardzo baranom. I teraz przechodzimy do lwa. Zobaczymy, co u lwa. Od 14 do 20 marca, kochani, tak? Lew. Siódemka buław, rycerz buław, piątka kielichów, sprawiedliwość, siódemka monet, trójka mieczy i paś kielichów, księżniczka w tej talii. Kochani, poniedziałek jakiś zablokowany u barana, u lwa, przepraszam najmocniej. Siódemka buław, co się będzie działo, że sami musicie liczyć na siebie i tak dalej, nikt Was nie docenia, coś tutaj Wam nie będzie ogólnie pasowało. Może być taka blokada wewnętrzna, jeśli będziecie chcieli coś załatwić, to może nie w ten dzień, bo tutaj jest takie zamknięcie, moi drodzy, spraw. Przesunięcie na inny termin też. We wtorek rycerz buław, karta zmiany, już coś się rusza, może dobre informacje tutaj do Was przyjdą i bardziej będziecie zadowoleni i ucieszeni z życia. Ale moi drodzy, tutaj pamiętajcie o tym, że możecie też mieć jakąś delegację w pracy, gdzieś będziecie podróżować. W środę znowu zmienia się Wasz tutaj dzień, ponieważ zmienia się nastawienie, jesteście smutni, trochę sfrustrowani z jakiegoś powodu, za kimś bądź za czymś tęsknicie. Też wspominanie przeszłości, to nie sprzyja. No i przejdźmy do czwartku. W czwartek te smutki mijają, przychodzi sprawiedliwość. Możliwe, że będziecie jakieś mieli sprawy urzędowe, sądowe do załatwienia. Ważny egzamin też może być dla studentów. Sprawy nabierają tempa. Jest dobry czwartek, na pewno pozytywny, spełniony i dużo się będzie działo. Pozytywnych spraw. W piątek, moi drodzy, siódemka monet, oczywiście lew będzie zapracowany, także będzie płacił jakieś rachunki, też będzie oczekiwał na zwrot jakichś pieniędzy, może z ważnych instytucji, z dużych urzędów. I sobota, kochani, trójka mieczy jest tutaj takim zranieniem, spowolnieniem, coś może nie wypalić. Możecie też oczekiwać, może też ktoś Wam coś powie i będziecie czuli takie zranienie. Tutaj proszę się nie zamartwiać, bo po tej sobocie trochę smutnej przychodzi niedziela, która jest zadowoleniem, to jest uśmiech losu, miły prezent, miła niespodzianka, która Was czeka, drogie lwy. No i teraz zobaczmy sobie zdrowie. W sumie bym powiedziała bóle głowy, dolne partie kręgosłupa, no i nerwobóle. Tutaj może kłuć serduszko na przykład ze stresu, ale też ogólnie możecie być trochę przeziębieni w tym tygodniu. I też uważajcie na pokarmy, które przyjmujecie, bo może być lekkie podtrucie. Jest karta umowy, rozwiązania jakiegoś problemu, ale także niektóre osoby mogą myśleć o jakimś prezencie albo nawet zaręczynach. Umowa, moi drodzy, tutaj może być randka dla niektórych gdzieś w pięknym ogrodzie, w pięknym parku. Czas spędzony ogólnie na zewnątrz dla Was będzie sprzyjającym. No i rózgi, tutaj mogą być drobne komplikacje, moi drodzy, drobne problemy, które trzeba będzie jednak rozwiązać w tym tygodniu. Także możecie sami też troszeczkę się zastraszać różnymi sytuacjami, bo tutaj ten tydzień jest
wyjątkowy, że wszystkie znaki są jakieś przeciążone sprawami z przeszłości. Ja Wam życzę spełnienia, drogie lwy, i pozytywnych sytuacji. No i oczywiście przechodzimy do strzelca od 14 do 20 marca. Strzelec. Kochankowie, czwórka mieczy, rycerz mieczy, diabeł, królowa buław, piątka monet i czwórka kielichów. Moi drodzy, poniedziałek, harmonia, spełnienie jest miłość, wyznawanie uczuć, ale też ciężki czas, bo podejmujecie decyzje, zastanawiacie się nad pewnymi sprawami. Nie jest do końca tak słodko. We wtorek karta uśpienia, takiego przeczekania, może będzie Wam coś dolegało, albo weźmiecie sobie dzień wolny na przykład. Jeśli macie jakieś sprawy, będziecie się zastanawiać, co robić dalej. Takie przeczekanie też w ten wtorek. W środę po takim spowolnionym dniu przychodzi rycerz mieczy, jest tutaj walecznie, możecie otrzymać jakąś informację, list, jakiś tutaj, moi drodzy, news, który Was trochę może wyprowadzić z równowagi. Też możecie mieć dużo spraw do załatwienia, tak? Ktoś może być szczepliwy i też może Wam naprawdę tutaj troszeczkę zdrowia popsuć. Taka środa, moi drodzy, no ale nie zamartwiajcie się, karty tarota też lubią wyolbrzymiać. Nie wszystko musi to się dla każdego spełnić. Wiadomości tutaj w środę do Was przyjdą. W czwartek, kochani, jest diabeł. No, tu trzeba będzie możliwe, że coś zapłacić. Trochę może być jakiejś kłótni. Też ktoś może zachęcać Was do pożyczenia większej sumy pieniędzy, do zagrania, czy do jakichś takich niejasnych sytuacji. Czy hazard może być w to powiązany, czy też jakieś, moi drodzy, uzależnienia. Uważajcie na siebie w czwartek, bo diabeł tutaj będzie kusił. Piątek, kochani, królowa buław, dobre wiadomości już raczej przyjdą, dzień taki bardzo dynamiczny, z planem, chciałam powiedzieć, bo królowa buław to jest dynamizm, tak? Ona wie, co robi i oczywiście możecie mieć wiadomości, spotkania i działanie, bardzo fajnie. No ale, moi drodzy, sobota, mogą być wydatki. Może być tutaj, moi drodzy, trochę samotności, możecie za kimś tęsknić, no i tak troszeczkę ograniczeń, obciążająca ta sobota. Niedziela również jest czwóreczka kielichów. Zaczniecie się martwić, może trochę nudzić, będziecie tutaj smutni, sentymentalni, wspominanie przeszłości, niewidzenie swoich okazji życiowych. Także proszę się nie zamartwiać. U wszystkich znaków jest ten tydzień bardzo taki jakiś smutny, tak? No nie bardzo, bo różne są dni, ale będziecie generalnie myśleć o przeszłości i powracać do dawnych spraw. No, takie mamy czasy, że wszyscy myślimy o tym, co się wydarzyło w niedalekiej przeszłości i niestety to nam rzutuje na nasze życie prywatne, kochani. No nie mamy się co dziwić. Zdrówko, jelita i korzonki na przykład. Tutaj może być ból dolnej partii kręgosłupa. Uważajcie na stany zapalne, temperaturę. No i oczywiście układ hormonalny też tutaj może coś dokuczać. Jest sierp, moi drodzy, zagrożenie, też niejasne sytuacje.
niejasne sytuacje przy jakichś umowach, moi drodzy, które będziecie załatwiać. No ale pamiętajcie, że sobie poradzicie i jest gwiazda dobry chociaż. Koniec tego horoskopu, bo macie ochronę z góry i spełnią się Wasze marzenia, pomimo że czujecie duże zagrożenie w tej chwili i zamartwiacie się. Będzie dobrze. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.